Witam ponownie, Tomasz Sekiewicz, Polityczna Kawa. Cały czas czekamy na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w kongresie, na kongresie przy suszy. Ma być to poświęcone nowym propozycjom dla rolnictwa. A jest z nami Marek Sawicki, zresztą były minister rolnictwa, Polskie Stronnictwo Ludowe i Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Jest takie określenie, żywią i bronią. To już dziś zapraszam w imieniu wszystkich byłych ministrów rolnictwa na kongres Polska Wieś 21, 19-20 kwietnia, gdzie robimy to ponad podziałami politycznymi. Pierwszy odbył się już w tym roku, a nawiasem właśnie w kwietniu przyszłego roku będziemy też te kwestie związane z... Jak ponad podziałami, to też obecny minister rolnictwa powinien być, ale jest. Aha, no to wtedy jest rzeczywiście ponad podziałami. Jest współorganizatorem, mało tego, jest patronem, jednym z partnerów strategicznych. To rzeczywiście bardzo optymistyczne, że będzie można podyskutować w gronie ludzi, którzy się na tym znają. Ale jest takie określenie, żywią i bronią. No to teraz my o broni. Polska dokonuje największych w historii zakupów zbrojeniowych. Sprowadzamy broń głównie ze Stanów Zjednoczonych i z Korei. Zobaczmy materiał o nowych dostawach. Kto oszczędza na armii, ten zapłaci słony rachunek. Wszyscy sąsiedzi Rosji zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie to sąsiedztwo. Dlatego w ostatnim czasie, a zwłaszcza w ostatnich kilku latach, podjęliśmy ogromny wysiłek, aby umocnić, zmodernizować polską armię. Można rzec tak, albo masz się czym bronić i nie musisz się bronić, albo nie masz się czym bronić i wtedy musisz się bronić. My chcemy mieć tak silną armię, tak dobrze zmodernizowaną armię i nowoczesny sprzęt, aby nikomu nie przyszło do głowy, żeby Polskę zaatakować. Wzmacniamy Wojsko Polskie, dlatego że priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Jesteśmy konsekwentni w tym działaniu. Bardzo się cieszę z tego, że w tak krótkim czasie osiągnęliśmy sukces polegający na tym, że sprzęt wojskowy najwyższej jakości trafił już do Polski. Jest na polskiej ziemi, jest w ręku polskich żołnierzy. Dokonuje się taki proces, że oddajemy broń poradziecką, chociaż dobrze przygotowaną, bo Ukraińcy chwalą tą broń, na Ukrainę. Przekazaliśmy już prawie 1,5 dywizji pancernej i uzupełniamy ją amerykańską, a szczególnie koreańską, bo ta koreańska zamówiona później dociera szybciej. Oczywiście można się kłócić na temat jakości, ale nie ma wątpliwości, że ona jest sporo wyżej niż ta posowiecka, co zresztą widzimy na froncie, kiedy sowieckie czołgi po prostu są niszczone bez trudu przez pociski przeciwpancerne zachodnie. Należy się spodziewać, że trochę lepiej sobie poradziłyby z takim problemem te czołgi, które kupujemy. Mamy w tej chwili bardzo wiele sygnałów z Zachodu, że Polska jest chwalona za budowanie największej potęgi w Europie. Teksty w Portugalii, we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych pokazują, że jest to zauważone i w większości krajów mocno docenione. Najmniej chyba docenia to polska opozycja, chociaż nie wiem też, czy każda. To może ja bym zaczął to jednak od pana Marka Sawickiego, pana posła. Jak pan patrzy na to zaangażowanie Polski w bardzo mocne powiększenie naszej armii? Panie redaktorze, ja się cieszę, że po pewnym spowolnieniu, jeśli chodzi o zakup uzbrojenia, uposażenia polskiej armii w pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości po roku 2015, że w tej chwili za wicepremiera Błaszczaka, ministra obrony narodowej, ten proces jest bardzo mocno przyspieszony. My w Sejmie jako Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe głosowaliśmy w każdej ustawie za podniesieniem wydatków na obronność, także w tej ustawie do ostatniej dotyczącej powszechnej obrony. I tu chcę wyraźnie podkreślić, że kwestie przeszkolenia Polaków, przeszkolenia
do również wsparcia polskiego wojska zawodowego uważam za jak najbardziej racjonalne. Ja byłem zdumiony skalą hejtu i takiego ataku medialnego również na stronach internetowych parlamentarnych przez różne środowiska, jak to źle czynimy, że zgadzamy się, że razem głosujemy z rządzącymi w sprawie przeszkolenia tej grupy do 200 tysięcy rezerwistów w przyszłym roku. No nie rezerwistów, ale przeszkolenia także początkujących, nie będących dzisiaj żołnierzami obywateli. Bo z konstytucji ten obowiązek obrony wynika i dzisiaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten sprzęt, który przekazujemy, panie redaktorze, to nie są tylko stare, to nie jest tylko stare postradzieckie uzbrojenie, to także armata, haubice, Kraby, również dobrze sprawujące się w Ukrainie, więc tu jesteśmy jasno deklarowali także Kosiniak-Kamysz, że żaden z elementów programu uzbrojenia, jeśli dojdziemy do władzy, przez nas nie będzie hamowany, wręcz odwrotnie, będziemy go rozwijać. Z zadowoleniem przyjmujemy informację, że jeśli chodzi o sprzęt koreański, to oczywiście on czasowo ma bardzo szybko uzupełnić nasze braki, stąd te armatohaubice, które mogą być produkowane również w Polsce, są dostarczane w całości z Korei, ale jest ta zapowiedź i jest ten sygnał, że w przyszłości będą również w większym stopniu i w większym zakresie budowane przez polski przemysł zbrojeniowy. Dlatego przy tej ustawie składaliśmy ten wniosek i poprawkę o to, żeby przynajmniej połowę sprzętu produkować w Polsce. I to w mojej ocenie będzie możliwe pod warunkiem, że te wszystkie technologie, które bierzemy, i koreańskie, i amerykańskie, będą kompatybilne i będą mogły być dalej rozwijane również w ramach naszej produkcji. Więc tu akurat uważam, że działania są w dobrym kierunku. Czas jest trudny i powiem tak, bez względu na pochwały z Zachodu, bo część Zachodu chwali, część przygląda się ze zdumieniem. Ja ze zdumieniem odczytuję ostatnie wypowiedzi ponowne prezydenta Francji, Macrona. Dla mnie jest to sytuacja niepokojąca, ale nie nowa, bo Francja od zawsze była rusofilna, więc my musimy, mimo że jesteśmy w sojuszu NATO, mimo że jesteśmy w Unii Europejskiej, jednak w pierwszej kolejności musimy liczyć na siebie i stąd zgodziliśmy się na zwiększenie liczebności polskiej armii, ale także ja osobiście jestem za tym, żeby każdy zdrowy Polak był przeszkolony i mógł w razie potrzeby bronić ojczyzny. No bardzo mnie cieszy to stanowisko, ale jak wiemy, jest ogromny hejt nie tylko na stronach internetowych sejmowych, ale też jest wielki hejt w internecie przeciwko powoływaniu do nawet chwilowej służby, do chwilowego przeszkolenia. Nawet są podawane instrukcje, jak uniknąć wojska. Tą grupą hejterów jednak powinni się nasze służby zająć. Bo ja uważam, że to nie są... No ale na jej czele stoi Onet. Przecież to redakcja Onetu oficjalnie rozpoczęła. No to są zorganizowane grupy i w mojej ocenie działające nie w interesie Rzeczpospolitej. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Zresztą powiedziałem to w wypowiedziach publicznych, że tu nie chodzi o żadną wolność słowa, tylko już o działania jakichś wrogich mocarstw. Ale to Ryszard Czarnecki, no bo mamy poważny problem. Rzeczywiście z jednej strony jest wielki wysiłek społeczeństwa, rządu, nawet części opozycji do tego, żeby maksymalnie wzmocnić państwo, przygotować do ewentualnej wojny i odstraszyć przeciwnika. No a z drugiej strony mamy takie działania, które przypominają nam trochę filmy o II czy I wojnie światowej, jak ktoś rozrzuca ulotki, nie idźcie do wojska, uciekajcie, zginiecie wszyscy, przejdźcie na naszą stronę. Dokładnie to wyrabia Onet. Ja miałem wczoraj wystąpienie na TRT World Forum w Istambule i mówiłem, że już dzisiaj Polska, mając populację przeszło dwa razy mniejszą niż Niemcy, ma więcej czołgów, więcej haubic niż właśnie Republika Federalna Niemiec. Mówiłem też, że będziemy mieć niedługo większą armię niż Niemcy, no nie mówiąc o tym, że Polska niedługo zwiększy do 3% PKB wydatki na obronność, a Niemcy były na poziomie 1,24, potem trochę przekroczyły 1,3, a teraz potem to wróciło. Natomiast trzeba robić swoje.
trzeba pilnować, żeby również polskie firmy zbrojeniowe uczestniczyły w tym boomie. Żadne państwo na świecie, nawet Ameryka, nie ma autarki, znaczy nie tylko nie sama produkuje na swoje potrzeby, także importuje. Chodzi o to, żeby również starać się wykorzystać tę sytuację dla dobra polskiego funduszu zbrojeniowego. I tu zacytuję czeską, uwaga, minister obrony, która powiedziała, że obecna sytuacja wojny w Europie Wschodniej jest szansą na to, aby czeski przemysł zbrojeniowy wrócił do lat 1920-1930, kiedy był jeden z najsilniejszych w Europie. Oni notabene większość tego, co przekazują Ukrainie, to przekazują za pieniądze. Około 95% przekazują za pieniądze Ukrainie. Ja nie pytam, kto za to płaci, jako stwierdzam fakt. Więc też uważam, że powinniśmy tę sytuację wykorzystać do, żeby była trampoliną dla naszego przemysłu zbrojeniowego. Natomiast to, że sprzedajemy, że kupujemy w Korei, no powiem, pierwsze czołgi dotarły do Moronga i jakie zainteresowanie ludzi. W ciągu dosłownie pierwszych godzin, jak zostało na YouTubie zamieszczona rozmowa z panem poruszykiem Kędziorą, który jest dowódcą plutonu czołgów, miała 100 tysięcy wyświetleń. Ludzi to interesuje. Ludzi interesuje obrona własnej kraju, własnej ojczyzny. Ja nie chcę się odnosić do tempa, który jest za naszego rządu, tylko powiem, że rząd poprzedni, no niestety, trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie, zamykał jednostki wojskowe, a także sprzedawał na przykład nieruchomości, które należały do wojska i przekazywał to do budżetu państwa, gdzie to znikało, to nie powiem. Jedno jest pewne, my jesteśmy w NATO, jesteśmy w tej chwili kluczowym graczem w NATO, gdy chodzi o wojnę w Europie Wschodniej, ale my musimy nie patrzeć na NATO, na artykuł 5, tylko sami dbać o bezpieczeństwo. Ja się bardzo cieszę, że w tej chwili otwierają się możliwości dla większego naboru ochotników do wojska, bo to jest także sygnał wysłany na wschód. Jeżeli ktoś nas zaatakuje, to będziemy się bronić bardzo mocno. Wskazuje też na badania, które były jeszcze przed wybuchem wojny, przed napaścią Rosji na Ukrainę, które mówiły, że w Niemczech co szósty Niemiec jest gotów bronić, młody Niemiec, jest gotów bronić ojczyzny, a w Polsce raźna większość. I pokazuje gotowość polskiego społeczeństwa do tej obrony. To jest też bardzo ważny argument przeciwko temu, że ktokolwiek atakował. Czy to może być tak, że część tych dziennikarzy, którzy się w to angażują, sądzi, że po prostu krytykuje rząd, że podgryza rząd, a tak naprawdę nie zdaje się z tego sprawy, że oni wspierają dzisiaj bardzo mocno Putina takimi działaniami? Czy też jest możliwe, że za tym stoi Berlin, który gra tutaj jakąś podwójną rolę? To może Marek Sawicki, krótko potem Ryszard Czarnecki. Panie redaktorze, trudno jest mi tutaj odpowiedzieć na to pytanie, bo rzeczywiście tych zależności dzisiaj tej dyskusji na temat prorosyjskości, proniemieckości polskich polityków wydaje mi się, że jest aż nadto. My natomiast może skupmy się na tym, żeby wyłowić tych, którzy są propolscy i żeby z tymi zacząć rozmawiać, a może zacząć marginalizować właśnie tych, którzy próbują sądzić tego typu myślenie, bo chcę wyraźnie podkreślić, że te informacje, te sytuacje, które w ostatnim czasie się pojawiają, gdzie próbujemy znów rozgrzewać te konflikty, są zupełnie niepotrzebne, bo dziś nam potrzeba spajać społeczeństwo wokół ważnych spraw. Wydaje mi się, że obronność jest taką ważną sprawą i że wokół tego generalnie społeczeństwo jest skupione. A że niektórzy dziennikarze czy mała grupa usłużnych idiotów będzie czy po jednej, czy po drugiej stronie, ja nie sądzę, żeby to był jakiś wielki interes niemiecki, na pewno jest to interes rosyjski, więc nie chciałbym, żeby Polacy w interesie i jednych, i drugich cokolwiek czynili, żeby jednak zreflektowali się, że czas jest na tyle niepewny, że lepiej skupiać się wokół własnych sił zbrojnych, wokół własnej obronności, własnych koncepcji, niż ewentualnie dreptać za kimś z boku. Ja powiem, Ryszard Czarnecki, króciutko. Powiem w ten sposób, że jeżeli się odtwarza, czy nawet w niektórych miejscowościach w ogóle powołuje od początku na nowo jednostki wojskowe, to te jednostki dają ludziom pracę, bo trzeba tych żołnierzy wyżywić, nakarmić. No, jest to praca dla ludzi. Ci ludzie nie wyjadą potem na szparagi zbierać je do Niemiec. Myślę, że słaba Polska, słabe polskie państwo ze sobą armią jest w interesie wszystkich naszych wrogów.
Jacy są wrogowie czy przeciwnicy, my to wiemy. Trzeba robić swoje, nie oglądać się na nikogo i tworzyć silną armię. I powiem tak, że prestiż Polski jest uzależniony nie tylko od tego, jaki mamy PKB per capita, jaki mamy, tak powiem, wzrost gospodarczy, ale również od tego, czy mamy silną armię. I naprawdę to na wizerunek Polski bardzo dobrze robi, ale najważniejsze jest to, że robi dobrze na naszej obronności. To jest kwestia podstawowa. Ja się cieszę, że jest polski rząd, który naprawdę to docenia to w interesie państwa polskiego. Ta wojna pokazuje, że lepiej chłaść na zimne. Myśmy spali na zimę w kwestiach energetycznych, a dzisiaj najbogatsze kraje Europy, Niemcy, Szwecja, mają wielkie problemy energetyczne. My ich nie mamy, przynajmniej nie w takim stopniu, nie w takiej skali. Właśnie dlatego, że polski rząd przezornie budował tę dywersyfikację. Więc to tylko przykład z energetyki. Warto myśleć na przyszłość, dlatego dzisiaj trzeba polską armię maksymalnie wzmacniać, poszerzać i zapewniać uzbrojenie i polskie, i to zewnętrzne. Bardzo dziękuję. Marek Sawicki, Ryszard Czarnecki. Czekamy cały czas na przemówienie prezesa Kaczyńskiego. Jak tylko się pojawi, to będziemy je transmitować. Zapraszam teraz na krótką przerwę. Dziękuję panu.